Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, uczestnicy uroczystości. Przebacz mi wszystko, gdy Cię kiedy obraziłem, tak jak ja Ci przebaczam. Niech syneczek i bracia się odwdzięczą za mnie. Zginąłem za sprawę ojczyzny. Bądź zdrowa. Żegna Cię na zawsze Rudolf. Postaw mi krzyż po Gwizdowie. Niech dzieci pamiętają ojca, a tobą się zaopiekują. Żegnaj. Taki testament po mężu otrzymała żona Rudolfa Gabzdyla. Testament włożony do kieszeni kurtki. Dwie kartki pisane ręką męża chemicznym ołówkiem. Pozostali zamordowani nie mieli takiej możliwości. Nie pozostawili po sobie testamentów. Matka Jana Gaszka otrzymała po synu zegarek z rozbitym szkiełkiem i uszkodzone okulary. Żona Rudolfa Szostoka wraz z zawiadomieniem otrzymała paczkę z bielizną osobistą męża. Rodzice Alojzego Szotkowskiego otrzymali urzędową wiadomość o wykonaniu wyroku i pozwolenie przybycia do gestapo po odbiór odzieży. Żonę Alojzego Zuberka poinformowano, że mąż zmarł, ale porządna, ciepła bielizna, ubranie, nowe buty, srebrny pierścionek, zegarek i płaszcz nie zostały zwrócone żonie. Po egzekucji gestapo powiadomiło rodziny skazańców pismem urzędowym o ich śmierci. Nie wszystkie, niestety. Niekiedy dołączono do tego rzeczy zmarłych. Po wydarzeniach minionych dni, oprócz osobistych przedmiotów czy kromki chleba znalezionej w kieszeni płaszcza, pozostała żywa pamięć o zbiorowej publicznej egzekucji w Cieszynie. We wrześniu 1945 roku na miejscu kaźni w parku pod Wałką postawiono brzozowy krzyż. 10 lat później w tym samym miejscu stanął okazały pomnik na granitowej podstawie, odsłonięty 11 września 1955 roku. Czy słyszycie ich głos? Polegli wciąż stoją na warcie. Czy słyszycie ich głos? Ludzie, słuchajcie. Jan Halama uczył się zawodu restauratora. Po ojcu odziedziczył restaurację. Zbudował małe schronisko turystyczne i organizował tam kursy narciarskie, które sam prowadził. Wieczory urozmaicał turystom w swoim schronisku grą na akordeonie i na skrzypcach. Rudolf Heller był mężem Heleny i ojcem 7 dzieci. Działał społecznie. Karol Jadwiszczok w szkole był pilnym i sumiennym uczniem. Należał do drużyny harcerskiej. Jego pasją były książki historyczne. Benedykt Kabierz ukończył seminarium nauczycielskie. Pracował w szkole. Do ruchu oporu włączył się, pracując przy regulacji rzeki Olzy. Jan Koźba był kierownikiem sekretariatu Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Cieszynie. Później podjął pracę w rafinerii nafty w Czechowicach. Jan Kuśnierz był najmłodszym z 8 dzieci. Praktykował w służbie leśnej w Polsce. Leopold Leśniara pracował jako ekspedient w sklepie żelaznym. Karol Piechaczek grał na fortepianie, znał kilka języków, uprawiał sporty i turystykę górską, narciarstwo i szybownictwo. Różne były drogi ich życia, różne zainteresowania, ale jedno pozostało niezmienne. Żadne dramatyczne doświadczenie i żadne zamierzenia okupanta nie zachwiały wiary i godności 24 żołnierzy Związku Walki Zbrojnej, którzy tę nierówną walkę toczyli do końca. Dziś, w 81. rocznicę tych dramatycznych wydarzeń, stoję przed Państwem z apelem, byśmy wszyscy dawali świadectwo prawdzie i pamięci o bohaterach i ich walce. To nasza odpowiedzialność. To odpowiedzialność naszego pokolenia i kolejnych pokoleń. Musimy zrobić wszystko, by minione doświadczenia stały się skuteczną przestrogą, a przede wszystkim nauką, jaką wartość ma człowiek, przeszłość, przyszłość, wolność, ojczyzna. Jak wielkie zniszczenie może nieść pogarda dla ludzkiego życia.
to od niej wszystko się zaczyna. Tak zaczyna się zło. Krok w tył. Marsz! Na pas! Broń! Do salwy! Honorowej! Trzema! Ładuj! Salwą! Pas! Ładuj! Salwą! Pas! Ładuj! Salwą! Zabezpiecz! Broń! Na pas! Broń! Przez pierś! Broń! Drugi szereg, krok na wprost! Marsz!